uwierzycie, ale pogoda nawet w Tajlandii zaskoczyła turystów. Wszyscy, którzy przyjechali obecnie na święta w grudniu, teraz na Boże Narodzenie do Tajlandii, gdzieś tu w okolice Bangkoku i Pattayi, to są bardzo zaskoczeni pogodą, bo jest naprawdę obecnie w Tajlandii bardzo zimno. Siedzimy w krótkich rękawkach, mamy gęsią skórkę i bardzo mocno wieje. Prawdopodobnie nadciągnął jakiś zimny front z Chin, gdzie podobno jest zima stulecia, gdzie jest po minus 48 stopni Celsjusza i jest bardzo zimno i właśnie jest wschodni wiatr, który przywiewa te zimne powietrze tutaj do Tajlandii. Także pogoda często zaskakuje w Polsce kierowców i tych, którzy mają odśnieżać drogi, ale w tym roku zaskoczyła nawet wszystkich turystów w Tajlandii. Przyszliśmy sobie w ten świąteczny dzień na kawkę, posiedzieć spokojnie, popatrzeć na piękne widoki w słońcu, pod palmami, gdzie jest naprawdę pięknie, miło i przyjemnie, ale dzisiaj nie jest tak pięknie, miło i przyjemnie, bo bardzo wieje, jest zimno, wiecznie i kurczę, chce się uciekać do domu. To jest po prostu niespotykane w Tajlandii. Odkąd tu jesteśmy od 4 lat, to jeszcze nigdy tak zimno nie było. Pozamawialiśmy sobie dzisiaj jakieś eksperymenty typu mleko z karmelem. Muszę wam powiedzieć, że średnio smakuje, ale jest coś gorszego. Herbata z mlekiem, która jest jeszcze gorsza. A Dorota właśnie bierze mi tutaj spod kamery cappuccino. Jak, Dorota, smakuje ci to cappuccino w ten zimny dzień z lodem? Właśnie mam gęsią skórkę, ale nie, cappuccino jest bardzo dobre. Nie jest takie czuć kawę, bo myślałam, że nie będzie czuć kawę, że będzie samo mleko, ale jest dobre. W każdym razie wszystko oczywiście jest z lodem. Cappuccino z lodem, herbata z mlekiem z lodem i mleko z karmelem również jest z lodem. I ta lodowata pogoda, mimo tego pięknego nieba, takiego błękitnego, niebieściutkiego i słońca, to powietrze i wiatr jest serio zimny. Spójrzcie tylko na tego mężczyznę, który siedzi przed nami. Ma gruby sweter i jest mu zimno, trzęsie się i co chwilę coś przeklina o pogodzie. Jeśli ktoś sobie teraz myśli, że żartuje i że tak nie jest, to możecie gdzieś... Zobaczy moją gęsią skórkę. To zobaczcie Doroty gęsią skórkę, gdzie naprawdę pizga jak cholera. I możecie gdzieś poszukać w jakichś innych źródłach, jaka obecnie pogoda jest na święta w Tajlandii i w Chinach. Jest naprawdę mega zimno, ale oczywiście jeszcze, żeby trochę to sprostować, to mega zimno mam na myśli, że jest 25-26 stopni i odczuwalna temperatura również jest 25-26 stopni, gdzie przez cały czas, kiedy tutaj ogólnie byliśmy, gdzie temperatura normalna w cieniu to było jakieś 32 stopnie, a odczuwalna 37, to jest jakieś 10 stopni różnicy, a jest to naprawdę odczuwalne bardzo mocno. Morze od tego wiatru jest dość mocno wzburzone, ale mimo to pływają wszystkie łódki i wożą turystów na wyspy i jakieś inne wycieczki. Pewnie później podejdziemy bliżej wody, to wam pokażemy. Obecnie pogoda w Tajlandii to takie lato. Tutaj, przynajmniej w tych rejonach, jest to już sucha pora, bo mamy końcówkę grudnia. Powinno być bardzo ciepło i nie powinno padać. Co prawda padać nie pada, ale temperatura spadła poniżej zdecydowanie oczekiwanych i spodziewanych, co by mogło tutaj być obecnie. Ta pora sucha, taka w sumie ciepła, trwa mniej więcej właśnie gdzieś od końcówki listopada do marca, gdzieś tak mniej więcej w tych rejonach. Później zaczyna się pora gorąca, gdzie będzie po 40 stopni każdego dnia i to będzie taka dość uciążliwa pora. Będzie ciągle bardzo słonecznie i bardzo gorąco, czyli taki jakiś kwiecień, maj, czerwiec, to będzie naprawdę tutaj bardzo mocno gorąco. A później pomalutku będziemy wchodzić, o Jezus, jak wieje, w strefę wilgotną, gdzie będzie dużo opadów i nawet będą takie tygodnie, gdzie będzie padać każdego dnia i nawet będzie tak, że będzie padać przez cały dzień, więc tak to później będzie gdzieś tak w sierpniu, wrześniu, początkiem jeszcze maksymalnie października, gdzieś tam końcówka w sumie tej pory mokrej będzie początkiem października. No i później znowu ta właśnie pora, która obecnie jest, zacznie się sucha, powiedzmy w listopadzie. Więc tak to mniej więcej tutaj wygląda. Ja tymczasem napiję się tej herbaty z mlekiem i z lodem, ale smakuje naprawdę no ohydnie, niedobra. Dorka, powiedz coś o tej herbacie, ja nie wiem. Smakuje jak cukier, mleko, jakieś takie białko w proszku, coś takiego. Takie mleko jak dla dzieci, takie ten w proszku. Herbaty to tu nie czuć w ogóle, nie wiem skąd ten kolor jest, to może ten kolor jakiś taki herbaty, ale takie
Wiem, to smakuje właśnie jak takie mleko dla dzieci w proszku. Jeszcze napiję się tego mleka z karmelem, bo to jest jeszcze w miarę jako takie, ale to picie dzisiaj miało być zdecydowanie smaczniejsze. Tak jak i ta pogoda miała być lepsza. Ogólnie to miejsce jest bardzo piękne i kolorowe. Rosną tutaj piękne kwiaty, kolorowe kwiaty, piękne naprawdę. Tam wzdłuż chodnika jest też pełno krzewów takich z pięknymi, żółtymi kwiatami. Ludzie sobie robią tam zdjęcia każdego dnia, przez cały dzień, cały czas. Jest to bardzo popularne miejsce, w którym obecnie jesteśmy, z pięknym widokiem na Zatokę Pattayi. No i takie dosyć popularne miejsce. Wszystkie stoliki w restauracji, w której jesteśmy, są zajęte. No i jest bardzo dużo ludzi ogólnie. Podchodzimy do morza, pokażemy wam, jakie obecnie są fale na morzu. Kurde, jesteśmy kilka metrów. Wow! I woda tak pryska, że jestem cały mokry. Kurde, masakra, co tu się dzieje? Ja. A łódki, jak widać, pływają po tych falach i wożą turystów. Ale dzisiaj nie jest na pewno przyjemnie na takiej łódce, ale mnie ochlapało. Ja. Tutaj cała podłoga jest mokra i bardzo mocno wieje. Nie chcę być cały mokry. Wow. Jakie fale. Szok. Ale tam się woda rozbija. No dzisiaj wszyscy odważni, którzy pływają speedboatami, tak jak na przykład tam, to naprawdę gratuluję odwagi. W szoku jesteś troszkę? W szoku w 2023 roku. Te ostatnie dni 23 roku zaskoczyły, naprawdę zaskoczyły. Ale tak jak mówię, odważni są, speedboaty pływają, większe łódki też. Wow. Ale w podobnych falach kiedyś w sumie już raz płynęliśmy, ale nie w aż tak chyba wielkich, jak są obecnie. Tam nawet widzę, jedna kamizelka ratunkowa pływa po wodzie. Pewnie może wypadła z łódki, bo jest taka otwarta, rozpięta. Raczej mam nadzieję, że żadnego człowieka tam nie było. Mówię, że mam nadzieję, że tylko wypadła z jakiejś łódki, a nie, że jakiś turysta, który był w nią ubrany, ją zgubił na morzu. Nie, no to pewnie. Pewno sama tak. A tutaj psinki sobie leżą, wygrzewają się na piasku, w słoneczku. Jedna się obudziła. Grzeczne psinki. Tutaj jakiś mały jeden skrzat, chudy taki, śmieszny. A my idziemy jeszcze dalej i tam później na wzgórze. Także jeszcze raz zdrowych i wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku.
Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, zostawić łapkę w górę. A jak są jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Patrzcie, jakie tutaj też są piękne kwiaty fioletowe po drodze do nas do domu. Piękne kwiaty. Jak będziecie w Pattaji, to możecie też pojeździć takim czerwonym autobusem i pozwiedzać Pattaję. Za około 800 batów od osoby. Trochę drogo, ale może i warto.